Karolina, ostatnio wiele dzieje się u Ciebie, również zawodowo, no a także prywatnie. To oświadczenie, które pojawiło się na Twoich social mediach, dlaczego tak długo czekałaś z tym, aby powiedzieć, że jednak Wasze drogi z Gosią się rozeszły? Tej sytuacji nie chciałabym za bardzo komentować w mediach. Moje oświadczenie wyszło wtedy, kiedy powinno wyjść. I na tym przystanę. Po prostu to, co jest na social mediach na dzień dzisiejszy, będzie też publiczne i nic więcej nie chciałabym dodać. Dobrze, to powiedz teraz w takim razie, gdy na przykład ktoś będzie chciał zgłosić się do Ciebie i na przykład zaangażować się do jakiejś kampanii i tak dalej, jak może to zrobić? Bezpośrednio, czy jest jakiś nowy menadżer, management, z którym będziesz współpracować? W oświadczeniu również załączyłam swojego maila i dzisiaj, jak ktoś chce, to proszę po prostu kontaktować się na tego maila, a co dalej, to czas pokaże. Czyli Ty właściwie na chwilę obecną będziesz to ogarniać wszystko sama? Na chwilę obecną na pewno mam dużo tematów do przemyślenia. Okej, rozumiem, ale nie wykluczasz tego, żeby w przyszłości jednak ktoś zarządzał Twoją karierą i prowadził Cię troszeczkę dalej? Nie chciałabym akurat komentować dalszych kroków mojej kariery, natomiast na pewno po wczorajszej publikacji zgłosiło się kilka osób. Na chwilę obecną też ani nie chcę komentować, ani mówić, ani też nie wiem, co poniekąd zrobię w tym przypadku, bo muszę po prostu odciąć się od wszelkich bodźców, żeby na spokojnie, z chłodną głową podejść do danej sprawy. Jasne, tutaj tak jakby ta sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji, która miała miejsce jakiś czas temu też z Joanną Krupą i z Sandrą Kubicką. Czy Wy rozmawiałyście na ten temat, że właśnie już właściwie też dołączyłaś do osób, które zakończyły swoją współpracę z Małgorzatą? Nie rozmawiałyśmy na ten temat. Myślę, że każdy przypadek jest trochę inny. Jakie wnioski na chwilę obecną Ci się nasuwają związane z tą sytuacją? Tej sytuacji nie chcę medialnie komentować. Czasem wiadomo, ciężko, bo dziennikarze podchodzą, pytają o różne rzeczy i czasem zastanawiasz się, jak wybrnąć z danej sytuacji. Dlatego postanowiłam w ogóle tego nie komentować, bo chcę po prostu najpierw w zgodzie ze sobą wszystko przemyśleć w ciszy. To co w takim razie zamierzasz robić po wakacjach? Na czym się skupisz? No, po wakacjach przyjdzie na ten moment. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że mam bardzo dużo obowiązków. To się nie zmieniło, dalej działam. Dalej jest full grafik, dalej mam wiążące kontrakty, dalej ciężko się zatrzymać. Chciałabym chociaż na chwilkę.